Na koniec montuję tutaj tą zębatkę. Tu lejkę mam już tutaj założoną. Tu idzie zębateczka. Do tego idzie ta podkładeczka, którą się wykorzysta jeszcze. No i nowa nakręteczka. Dokręcamy. I tu też 15 newtonów i będzie ok. Dobra, mamy skończone. A więc tak, tutaj mamy wszystko czyste, także zakładam tutaj podkładkę. Na pewno tutaj muszą być dwie tulejki. No i tutaj ta podkładeczka, która jak widzicie, no niezbyt tu pasuje. No niestety w żaden sposób tego się zrobić inaczej nie da. Po prostu tu troszeczkę zetnę nożyczkami i będzie ok. Dobra, uszczeleczka podcięta, a teraz wchodzi luksus, powiedzmy sobie. Bierzemy ten automacik, montujemy. Coś mi tutaj jakby nie pasi. Dobra, muszę tu troszeczkę pilnikiem zjechać, bo coś tu jest sklepane i nie chcę to wyjść tak jak trzeba. A nie, wlazło, dobra. Prawie wlazło. Siedzi. Tutaj przykręcacie te śrubki nie pamiętam, są szóstki, piątki, te mniejsze niż te ze standardowego, co macie w komplecie. To właśnie idę tutaj na ten automat biegów. Także przykręcam. Mam przykręcone. A teraz tak. A teraz musimy sobie ustawić te biegi. Oczywiście musicie sobie tam indywidualnie wykręcać tyle, ile tam potrzeba. U mnie tylko powiem, że tutaj warto sobie troszeczkę smarnąć, żeby to miało poślizg, żeby się nie przecierało, jakby co. I ogólnie raz na sezon tam zajrzeć, czy wszystko jest tu w porządku. Otóż to muszę wejść. Dobra, weszło. O. Dobra, tu mamy taką specjalistyczną śrubeczkę do tego automatu. Tu ją musimy wkręcić sobie. Tak chociaż wstępnie, no i mówię. Teraz ten czas regulacji, czy wszystko będzie w porządku. Jeżeli wam się to nie odkręciło, możecie sobie tutaj takiego drucika zrobić i to wam się nie zgubi. Czy teraz teoretycznie luz, tak? No ciekawe. Tak, teraz jest luz. Teraz jest jakiś bieg. Nowy jest luz. I mamy bieg. No więc teoretycznie
Mamy to ustawione. Teraz też jest bieg. Tak, teraz też mamy. Też mamy bieg. I znowu mamy luzik. Luzik jest. I kolejny bieg mamy. I mamy luzik. Nic nie haczy. Więc teoretycznie chyba jest ok. No dobra. To co, bierzemy się chyba za zapłon. Ok, zakładamy zapłon. Staram się to zrobić wam, no tak jak będę mógł, że tak powiem. Jak ja to sobie robię? Wkładam sobie zapłonik. Wkładam sobie to, co mam, że tak powiem, włożyć. No. Upychamy i wstępnie przykręcam sobie czy tu nie te śrubki, nie, no te wstępnie sobie przykręcę na sam środeczek, tak żeby go tylko odpalić, zobaczyć czy wszystko jest fajnie, tak jak się należy. Dobra. Na sam środek łapę, skręcam. Widzimy się za chwileczkę. Zapłon przykręcony. Wkładamy sobie teraz klin wału, który już nie wiem gdzie położyłem. Już odleciał gdzieś? Nie, jest. Jest ten wysior. Biorę klin wału, wkładam go tutaj i zakładam magneto. Wstępnie oczywiście, wstępnie. I nie zobaczę, że tu nic nie będzie obcierało. I no i co? No i spróbujemy, zobaczymy, czy będzie iskra. Jak będzie iskra, no to zalewam olej i będę próbował to odpalić. No oczywiście, no założymy gaźnik, tak? Nie będę nic z tym gaźnikiem robił na razie, żadnych tam cudów. Po prostu zobaczymy, czy on będzie chciał odpalić. Ewentualnie tutaj podleję trochę paliwa, może wtedy to ciągnie, żeby po prostu, wiecie, zagadał. Już wiem, że zagada, no to jakiś tam dla mnie będzie to duży plus, że wszystko jest ok. Dobra, zakładam tego klina. Muszę zrobić to tak. Niestety w tą stronę. O, w tą stronę. Niestety tego już nie zobaczycie. Udało mi się włożyć tego klina. No siedzi. Teraz wrzucam magneto i przykręcę. Magneto na razie tylko wstępnie zamontowane. Zobaczymy jak tam iskierka, czy jest. I no i będziemy bawić się dalej. Powiem wam tak. Ogólnie włożyłem tu świecę i próbowałem odpalić tutaj, wiecie, kręteczką, że pojawia się iskra. No na początku iskra się nie pojawiła na tej świecy, ale nie wiem gdzie ją położyłem, tę świecę. No, mniejsza. Założyłem drugą świecę, no to też nie paliła. Założyłem trzecią, nową świecę, a tu jest ta stara świeca. Jakiś, wiecie, jakiś chińczyk. Założyłem tą świecę, też nie paliło. I tutaj magneto miało korozję. Ale trochę tym pokręciłem, ściągłem fajkę, przetarłem tamten styk i tu w środku. Znowu wziąłem wiertarkę, sprawdziłem jaka tu jest iskra i za chwilę się pojawiła, że trzeba tutaj strzelać. Taka brązowa, bo brązowa, ale no była. Wkręciłem z powrotem fajkę, włożyłem świecę i nagle iskra taka, wiecie, całkiem fajna. Więc myślę, że to jest właśnie ten etap, gdzie można zalać ten olej i spróbować odpalić. Zarzucimy jakiś gaźniczek i co. No i widzimy się za jakąś tam dłuższą chwilę, u was to będzie chwila, momencik, a u mnie tam będzie dłuższa chwila. Potem jak już tam zaleję, powiem wam jeszcze, że tego oleju tam wejdzie i co. No i biorę się, a wy czekajcie. Ilość oleju do silnika 0,23 według książki z tamtych lat to 0,5 decymetra sześciennego, czyli 500 ml. Wlewamy do tego silnika. Oczywiście wleci tutaj coś z epoki, czyli
Lux dycha. Więc będzie pierwsza próba odpalenia.